byczku, gramy w chowanego. Dawaj, ja mam przygotowane diaksy. I jak wróciliśmy dopiero na milionowicę, to w sumie spoko by było. Patrz, ja tylko rzucam do ciebie perełką. Ciach! I patrz, jakby idealnie do ciebie rzuciłem. No praktycznie idealnie. Ty gościu, jak na tamten dach niby? Ty gościu, no ender perełki mam, no to co, nie mogę z nich skorzystać? Ty, a to ja też mam, to też mogę się w takim razie tepnąć do góry. No możesz się tepnąć do góry, ale przecież jak ty spadniesz na łeb stary, ty sobie kolana połamał se chłop kolana, no. Dobra, patrz to, ja mam tutaj skrzynkę. Do tej skrzyneczki włożymy sobie diamenty i będziemy grali w chowanego, normalnie po milionowicach. Ja nie mam żadnych diamentów. No, no wcale nie masz, przed chwilą w rękach trzymałeś diamenty, gościu, no wyskakuj z tej kasy. To była perełka. Dobra, patrz, zrobimy tak, ja mam 45 diaksów, więc tutaj dam 15 w jedno miejsce, w drugie dam 15. Ale możesz oddać? To jest moja góra i ja pobieram podatek. Chłopie, jak ja cię zaraz mieczykiem wyjaśnię, to ty będziesz... Cię chyba. To oddawaj moje oddawaj moje nie no, ale jak chcesz je wygrać, to... To je wygraj uczciwie. To trochę nam nie wyszło. Chłopie, ja chciałem tylko zagrać w chowańca, no! Ja nie chciałem cię rozklepywać. Dobra, zbieraj te itemy. Tam widziałem, że diaksiki podnosiłeś, to odłóż je ładnie do skrzynki i normalnie uczciwie zagramy. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj przygotowane po 15 diamentów od każdego razy 3. Będziemy grali 3 tury w chowanego. Jako że ledwo co wróciliśmy na milionowice, to myślę, że fajnym pomysłem jest przypomnieć w sobie i oczywiście wam, jakie wielkie imperium tutaj zbudowaliśmy. No bo co by nie powiedzieć, słuchajcie, przez ponad 2 lata obcowania z naszym wspaniałym miastem Milionowice, jest tutaj tak dużo budowli, że gościu aż można zapomnieć. I teraz ta, słuchaj, ja wezmę tutaj normalnie telefon, o, stoper normalnie, słuchajcie, będę tutaj miał i zrobimy tak, ja na początku będę ciebie szukał, ty możesz się ukryć i po prostu wygrany z pierwszej rundy zgarnie diaksy drugiej osoby. Kumasz to? Czyli ja daję 15 diaksów, ty dajesz 15 diaksów, ale jak wygram, to ja biorę 30 diaksów, kumasz, no nie? Ale nie wygrasz, spoko. Nie ma szansy na to. Znaczy, nie wiem. Ja znam to miasto dużo lepiej. No nie byłbym taki. Ja zawsze wygrywałem w kolanego, zawsze. No nie wiem, może i trochę tak. Dobra, to zagrajmy sobie w takim razie, na razie oczywiście nie na całych milionowicach, bo byśmy się pogubili. Patrz, dajmy na to, że naszym obszarem gry będzie tutaj właśnie ta góra maciocha, będzie cała taka, nie wiem, strefa lodowcowa i tutaj, i tak jak ta linia idzie, no nie, to powiedzmy, że w tę stronę możesz się tutaj chować, no nie, bo gdybyśmy teraz jeszcze zagrali na cały obszar willi Agentixa, to ja bym cię w życiu nie znalazł, to by w ogóle nie było takiej możliwości, więc patrzcie, tak jak ja sobie tutaj idę, to idealna linia prosta do willi Elviso, no i taki obszar mniej więcej niech będzie do szukania i do chowania się. Ty dobra, byczku, dawaj tutaj ogólnie na schowanie się. Ja myślę, że damy 20 sekund. Co ty na to? 20 sekund na schowanie się. No myślę, że 20 sekund to jest dobry czas, bo to nie jest za dużo, ale... I na szukanie ja bym zrobił 4 minuty. Ja myślę, że to jest mega dobre. Albo nie, 5 minut. Zrobimy 5 minut. No dobra. 5 minut to jest dużo. No to jest dużo. Ej, to dawaj. Ty się w takim razie ukrywaj, a ja zaczynam odliczanie za 3, 2, 1 i... Raz, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, nie przygotowałem 9, się nawet. 10. Dobra, gość ma jeszcze ostatnie sekundy, żeby się ukryć. Ja tylko przypomnę www.abraety. Pierwszy link w opisie. Kozackie bluzy, czy chociażby kubeczki ze świątecznej kolekcji Abra. Tym jeszcze przez kilka dni są, ale dosłownie za moment znikają, więc warto się pospieszyć. I wiadomo, zdjęcie z autografem do każdego zamówienia gratis. Dobra, typie, ja tutaj odpalam stoper. Nie będę tutaj czekał, po prostu cię idę znaleźć. Masz 5 minut, no nie? Żeby tutaj oczywiście się ukrywać. A ja cię znajdę w 2-3 sekundy. Tylko gdzie ty możesz się ukryć? Jestem ukryty i nie uważam, że moja kryjówka jest najlepsza na świecie. Dobra. Ale zróbmy taką zasadę, że po każdej minucie, no jakąś małą wskazóweczkę dajesz. No, co? A wiadomo, że po minucie? No? Gościu, jak po minucie? Ty masz 5 minut. No ale gościu, to są duże milionowice, no nie? A i w ogóle, gdybyśmy grali na wieżowce, to weź się nie ukrywaj gdzieś mega wysoko, bo jakby ktoś się ukrył na przykład na 300 kratce, słuchajcie, wieżowca Elviso, to mogłoby być mega ciężko. Dobra, wchodzimy do Macioch Tower i teraz tak, czy my w Macioch Tower, słuchajcie, kogoś znajdziemy? Bo to jest taka miejscowa, w której faktycznie Macioch mógłby się znajdować. Ej, do Netheru mam nadzieję, że nie wszedłeś, co? No nie, chyba, ale słuchaj, czy nie. Ty jak odliczałeś, to patrzyłeś, w którą stronę biegnę? Nie, totalnie nie, byłem na F5, więc raczej nie za bardzo widziałem. Dobra, wchodzimy teraz tak, tu jest Macioch Tower. No dobra, nie, powiedzmy, że ci wierzę. Ej, a ty mnie widzisz w ogóle? To jest mega ciekawe, bo minuta minęła, powiedz mi, chociaż jako wskazówkę, czy ty mnie widzisz? Nie, nie widzę. Nie widzisz mnie totalnie, słuchajcie. No dobra, ten obszar już nie gra, czyli my musimy szukać, słuchajcie, tutaj. Być może Macioch znajdowałby się gdzieś tutaj. Ej, ale gdybym powiedział, że cię widzę, no, bym zblefował, to bym wygrał to pewnie. Znaczy tego nie wiem, ale w sumie, ej, tutaj przecież do kóz możemy nawet iść. Przecież, ej, ty mógłbyś się ukryć tutaj w zwierzętach, no nie?
W sumie nie jest. No już, no gościu, weź, po drugiej stronie miasta też masz dużo miejscówek, wiesz? Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj w sumie też Maciuch mógłby być, ej, ale szczerze to jest mega ciężkie zadanie, naprawdę to jest mega ciężkie zadanie. Ja myślałem, że będzie łatwiej cię tutaj znaleźć, a nagle jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że miasto jest mega duże i tutaj jest cokolwiek ciężko znaleźć. Dobra, zaraz będą 2 minuty, no ale jestem blisko, jestem na pewno bardzo blisko. Ty pewnie mnie teraz totalnie widzisz, ja przychodzę 3 kratki obok ciebie, na bank tak jest. Na bank teraz w tym momencie taki, o, o. Ty, a weź się odwróć, bo ja jestem za tobą. No? No nie macie. Ale oszust! Ej, dobra, 2 minuty minęły, 2 minuty, dawaj mi jakąś podpowiedź, co? To podpowiedź jest taka, że jeszcze przed chwilą widziałem twój nick, ale teraz już go nie widzę. Okej, przed chwilą widział mój nick, słuchajcie, czyli on musi być gdzieś w tę stronę. No ale w aksolotlach niemożliwe, że on by się ukrył tak blisko miejsca, którego ja szukałem. Ej, to by było naprawdę mega podejrzane. No ale dobra, dawaj, w takim razie jedziemy tutaj. W tę stronę możemy sobie tutaj pojechać. Nie no, mojego nicku byś nie widział. Stąd, że niby gdzieś tutaj na wieży bambusowej. Dobra, trzeba zrobić w takim razie inną mega, mega kozacką rzecz. Tutaj trzeba rzucić perełkę. Okej, perełka spadnie idealnie na dach, dobra, okej, i teraz z dachu ciach, teraz gdzie ty możesz się powiedzieć, ej, 2,5 minuty minęły, więc połowa czasu za nami, a ja nie mam bladego pojęcia, gdzie ty jesteś, ale tak totalnie bladego pojęcia nie mam, gdzie ty jesteś. No dawaj, dawaj jakąś podpowiedź, ale za ja 10 po prostu sekund, jestem mistrzem. Za 10 chowanego. Sekund jakąś podpowiedź, czekajcie, 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 zrobimy tak, rzucimy tutaj mistrz enderpearl. Mistrz chowanego Maciuch, eluwa. Dobra, a czy widzisz mnie teraz, w tym momencie nie. Mnie widzisz? Nie widzisz mnie, o nie, ale kurde. Ja nie będę ci mówił takich rzeczy, bo to jest podpowiedź, czy nie? No, znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że trochę tak, no ale czekaj, gdzie ty, czekaj, może w jakimś domku ci podpowiedź ode mnie jest taka, że ja jestem pod ziemią. Jesteś pod ziemią? Ale to jest gigantyczna podpowiedź. Nie wiem, czy mogę ci dawać już kolejne podpowiedzi. Jak ty jesteś pod co, że tutaj się ukryłeś w tym? Nie, niemożliwe, że się w tym ukryłeś, nikt by się w tym nie ukrył, niemożliwe, że tutaj... No, jestem po prostu pod poziomem... Wiesz o co chodzi? Ziemi, no nie? Jakieś gruntu, zejście nie wiem jak to określić. Okej, okay, mam pomysł, a widzisz teraz mój nick? Nie będę ci tyle podpowiadał, chłopie, oszalałeś chyba, tutaj jest walka od jaksy. Czekajcie, 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 bo tutaj było zejście kiedyś, ale... Nie no gościu, bo ty chcesz, żeby ja ci cały czas mówił, wiesz, ciepło, zimno, ciepło, zimno. Ej, no dosłownie, ja bym potrzebował jakiejś podpowiedzi, tutaj 4 minuty mijają, dobra, mam jeszcze jeden pomysł, mam jeden jeszcze mega dobry pomysł, dobra, rzucam enderperełkę w takim razie, bo ty tutaj miałeś swoje akwarium z aksolotlami, które szło pod ziemię, o, dokładnie tutaj ono się znajdowało, ciach, i teraz... To jest dobry trop. Czy ty tutaj jesteś? No, chyba... Chyba nie tym razem. Ej, bo to ostatnie 50 sekund mi zostało. No widzę musisz twój nick. Tylko tyle mi powiesz, serio? Jestem pod ziemią i widzę twój nick, czyli jestem w twojej bliskiej okolicy. Okej, okay, mam jeszcze jeden pomysł. Możliwe, że jeżeli ty tutaj byłeś od początku, to będzie już za mocne. Ostatnie pół minuty go znalazłem! Nie. W ostatnie pół minuty! Ej, ale łatwiutko! Za łatwo, nie? Gościu, jak łatwo ci dam z 10 podpowiedzi? Typie, ale... 10 podpowiedzi, ale... jesteś... Nieprawda. Dramat. A, zgarniam 30 diaksów nie, w tym momencie. Nie, musisz mi oddać tyle, ile dałem ci podpowiedzi. No dobra, ej, możemy zrobić taką zadanę, raz, dwa, jeden, trzy, cztery, jeden diament pięć. Za jedną podpowiedź. Ej, zróbmy tak, że za każdą podpowiedź się oddaje jeden diament, czyli ja dostałem tak naprawdę 25, czyli wygrałem 10. Dobra, byczku, teraz zrobimy tak, będziesz zaczynał odliczanie w tej oto studni, albo przynajmniej przy tej studni, no nie, no, nie wiem, na przykład w tym rogu, o, żebyś nic nie podglądał. I teraz naszą strefą poszukiwań będzie właśnie odtąd Villa Agentixa, tutaj powiedzmy, wiesz, te takie rzeczy, no typu mój stary domek i tak dalej, ale takie rzeczy jak szpital, takie mega daleko, już się nie liczą. Wiesz, no taki obszar tutaj, powiedzmy, zgromadzony. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to będzie spoko, więc idź tam, odliczaj. Będę miał 30 sekund na to, żeby uciec. Okej, okay, zacząłeś liczyć? Raz, dwa, trzy. No, dobra, dobra, słuchajcie, musimy w takim razie uciec. Ej, mam nadzieję, że to się uda. Ja ci nie będę mówił, gdzie w takim razie się wybieram. Jedyne, co 10, mogę powiedzieć... 11, zróbmy 12. Taką zasadę, że nie można wchodzić na jakieś piętra wieżowców pokroju, wiesz, setne piętro, no bo to naprawdę wtedy nie ma sensu, no nie? Dobra, o wiem, gdzie... 18, powiem. 19, 20, gościu, lecę po ciebie! Dobra, okej, już wyruszyłeś? Tak. Dobra, to wyruszaj. Ja ty mnie widzisz doskonale. Nie. To co się pytasz? Ale jesteś, ale ściemniacz. A ja nie wiem, nie mam bladego pojęcia, gdzie ty teraz totalnie jesteś. Mnie widzisz, ale mnie tak widzisz. O, miałem stoper nie... odpalić, dobra, stoper odpaliłem dopiero. Ale no to doliczmy te 10-20 sekund dodatkowych, okej. Ej, nie mam totalnie pojęcia, gdzie ty jesteś, tak szczerze. Tak totalnie. Ej, ale wieżowiec Elvisa gra. Wieżowiec Elvisa gra, tak, jak najbardziej gra.
No. No dobra, czyli tak, wieżowiec agenta, wieżowiec Elvisa, willa agenta też. Willa agenta też gra, no, gra. Ej, tak. Kurczę, ale to ty masz dużo więcej miejsc do kryjówki. Zobacz w samej willi agenta, ile masz miejsc. No tak, nie no, ja tutaj mam, znaczy nie wiem, czy mam dużo więcej, ale mam dużo, mam faktycznie dużo tutaj miejscówek. No nie, no to ja myślę, że dostałem gorszy teren do szukania. Dobra, to zrobimy bez ogrodu Agentixa. I bez tych super, jezior i tak dalej. Super, słuchaj, zobacz ile masz pięter we wieżowcu. W wieżowce masz 2. Nie, ale no to mówię, no dobra, zobacz, to ile to nie masz to maksymalnie, agenta. To maksymalnie wszystko na pierwszym piętrze. Willa agenta na pierwszym, na parterze, wieżowce na parterze i tak dalej. Wszystko co jest parterowe, no nie? Jakby kumasz. Dobra, czyli nie macie w tych budynkach. Tego nie wiesz, no może jestem ukryty. No nie ma, bo tak to byś się kłócił. A ja mogę się przemieszczać przecież, nie? Dobra, no tak, minuta minęła, mogę dać ci pierwszą podpowiedź za jeden diament, ale wcale nie muszę. Daj podpowiedź, tak, bo ja mam straszny teren do szukania. Dobra, okej, okay. Jestem wyżej niż zerowa kratka i mówiąc ogólnie o piętrach, no to mam na myśli, że wiesz, partery tych takich dużych budynków. Wyżej no, niż zerowa, ej gościu, ja też jestem wyżej niż zerowa kratka. No ale wiesz o co chodzi, że wyżej niż jakby poziom chodnika. O, tak to bym nazwał, no nie? Okej, okay, ale czy komisariat gra, czy ratusz gra? Nie, ratusz i komisariat myślę, że już nie gra. Myślę, że nie. Kurczę, bo ten teren powiem ci, że tak słabo mi bardzo wyznaczyłeś. Ja tak naprawdę biegam i niczego nie sprawdzam, bo nie wiem co mogę sprawdzać, czego nie. No dobra, no ostatnim punktem powiedzmy, że jest ten mój domek, ta dynia taka bardzo wysoka. No ja bym powiedział, że to jest ta granica, no nie? Kumasz? Nie kumasz? No nie wiem. Dobra, ale czekaj, ja cię przed chwilą widziałem, dobra. 2 minuty minęły, mogę dać ci podpowiedź. No musisz mi, nie, no to jest nie do znalezienia. Dobra, dam ci podpowiedź, to jest nie, do znalezienia. Nie ruszyłem się od początku w ogóle. Więc To jest najgorsza podpowiedź, jaką nie, mogłeś dać. Nie, bo to co sprawdziłeś już możesz być przekonany, że jest w miarę git, Ale ja nie brałem pod uwagę tego, że ty będziesz się przemieszczał, bo jak się przemieszczasz to widać twój nick, nie ryzykowałbyś. Dobra, okej, ja się muszę tutaj troszeczkę schować. To jest najgorsza podpowiedź, jaką usłyszałem w życiu. No, ja nie zapłacę ci za to diaksa, nie ma No jakie zapłacisz mi za to diaksa? No nie, bo wiadomo, że się nie przemieszczasz. No gościu, no nie wiem. Nie wiem, czy to jest takie wiadome, tak szczerze. Okej. Jest! Nie! Jest! No nie! Ej, no jest niemożliwe. No i widzisz, gdybym ci nie dał podpowiedzi, to byś nie wiedział do teraz. Dobra, zajęło mu to, słuchajcie, około 3 minut, bo ja tam się, wiecie, walnąłem z tym stoperem, no nie? Więc teraz, w tym momencie, ty wygrywasz diaksy, ja ci dałem 2 podpowiedzi, czyli 13 tak. diaksów dostajesz. No kurde! Wygrałem 13, a no, dałem tobie wcześniej 10, no czyli jesteś na 3 na plus tak, tak jakby, ale tak. Źle. Ale... Oh, yeah. Ej, dobra, no ale spoko, będzie jeszcze ostatnia runda. Okej, okay, oddałeś mi tutaj 2, a sam bierzesz te 30, tak? Ja. Tak, mam 33, jestem... to jest bardzo przyjemne. Ja mam 27, więc jestem 3 na minus. I słuchaj, ostatnia strefa ogólnie naszego chowanego, teraz ja znowu będę cię szukał, to będzie najbardziej kultowa budowla na Milanowicach, oczywiście poza górą Maciocha i lodowcem Abry i domkiem Abry i wszystkim co Abry. Będzie to cała willa Agentixa. Zarówno willa, jak i jezioro, jacht, ogród, ale sam kompleks ten agentixowy. Co ty na to? I tutaj te bloki, na przykład, na których teraz stoję, też się liczą, ale już wiesz, już nie możesz sobie pójść na przykład. Dobra, no Gites, ja tutaj bawiłem się w chowanego wiele razy, więc nie ma szansy, żeby... Dobra, no to w takim razie ja zaczynam liczyć czas start. Dobra, okej, okay. Raz, dwa, albo nawet sobie odpalę stoper, żeby słuchajcie, tutaj po prostu było łatwo. Jakby co, patrzę tutaj normalnie na siebie i raczej ciebie tutaj nie widzę, więc totalnie na chillku. Mija tutaj jakieś 7 sekund, coś w tym stylu, więc jeszcze masz tutaj chwilę. Dobra, 11, 12, okej, 13, 14, dobra, 5, 4, 3, 2, 1 i start. Dobra, szukam, w takim razie szukam, mam 5 minut, żeby cię znaleźć i żeby zgarnąć diaksy. Dobra, gościu, ja mam dobrą minucie, kryjówkę, dobrą. Po minucie mogę prosić o podpowiedź. Aczkolwiek z tą willą agenta jest taki problem, że ona ma bardzo dużo pomieszczeń, bardzo dużo miejscówek, ale one są bardzo blisko siebie. I w ogóle nie tracisz czasu na to, żeby się przemieszczać po tym terenie, okay, bo on mówiąc po prostu coś nie jest tak, bardzo mówiąc duży. Coś takiego, raczej nie myślę, żebyś był w ogrodzie albo na jachcie, więc wbije się tutaj na górę. O kurde. Ej, a sama góra, taka góra też się liczy? No chyba się liczy, nie? Gościu, ja nie wiem, ty powiedziałeś, że nawet jezioro się liczy, tak? No tak, nie, dobra, beka. Wszystko musi się liczyć w takim razie. Okej, dobra, 40 sekund za nami, ale ja myślę, że cię tutaj... Ale że to najwyższe łatwości. Piętro? No. Nie wiem, ile tu jest pięter, bo nie no... To piętro, na którym ty kiedyś miałeś mieszkanie? No. No to co, chyba to jest normalna willa.
Dobra, okej, dobra, można się wbić tutaj, słuchajcie, dobra, zaraz będzie pierwsza podpowiedź, uwaga, 3, 2, 1 i minuta minęła, w tym momencie minuta minęła, to jak... Podpowiedź, jestem powyżej zerowej kratki. No nie, ale chodzi o to, czy jesteś na parterze, czy wyżej, no to... Nie, to by była jeszcze za duża podpowiedź, no sorry, ale 4 minut nie dam ci na... No dobra, a czyli jesteś powyżej parteru, no to powiedziałeś, że jesteś powyżej parteru. Okej, okay, to... Nie, powiedziałem, że jestem powyżej zerowej kratki, nie, bo ty mi to powiedziałeś, nie wiem, ale co to miało znaczyć. Ale potem dopowiedziałem, że jestem wyżej niż parter, dopowiedziałem to potem, za darmo to powiedziałem. To jakaś skrzyneczka. Dobra, czekaj. Dobra, to niech będzie, jestem powyżej parteru. Okej, okay, dobra, jest powyżej parteru. No to kurde, bele. Ej, to ty możesz być. No wszędzie. Dużo ci odeszło. Ej, tutaj są ze 4 piętra, jakby 4 kondygnacje, no nie? I jedna ci odpadła, no to jest naprawdę duża podpowiedź. Okej, okay, mam jeden pomysł, mam jeden mega mocny totalnie pomysł. Totalnie nie powinienem tego mówić, totalnie. Ja nie wiem, czy ty tak zrobiłem. Znasz willę Agentixa, ale tutaj jest właśnie takie pięterko jednocwane. Ty. Nie ma cię tu. No nie gadaj. Czekaj. Ja nie powiem ci, gdzie jest. A nie, to rozdymka, bo jakiś dźwięk był dziwny. Dobra, 2 minuty, daj mi kolejną jakąś podpowiedź, co? Nie ruszyłem się od samego początku. Okej, okay, dobra, dla mnie to jest jakaś podpowiedź, bo trochę zobaczyłem. Ej, ale wiesz co, ja strasznie to zwaliłem, bo ci podałem tą podpowiedź o powyżej tego, powyżej parteru, bo zobacz, że nie dość, że ci odeszło o parter, to odszedł ci ogród. Wszystko ci odeszło. Ej, faktycznie, czyli na 100% jesteś gdzieś tutaj. Ej, nie pomyślałem, gdybyś tego nie powiedział, nie pomyślałbym o tym. No to widzisz. Pomyślałbym, że na przykład możesz być na moście, ale w ogrodzie. Ale dałem ci niesamowicie dużą podpowiedź. Że nie wiesz, że most w ogrodzie też jest wysoko. Kurde, nie powinienem ci dawać podpowiedzi. A dobra. Dałem ci dwie. Dobra, czekaj. Dobra, 2 minuty 40 sekund. Ej, naprawdę nie mam bladego pojęcia, gdzie on może być. Ej, ale to, o kurde, w ogóle jedzonko mi się skończyło. No dobra, ale to, że widzisz mój nick, to na pewno widzisz mój nick, no nie? Czy nie? Ale to będzie, no wiesz co, słuchaj, no to zależy, czy chcesz to uznać jako podpowiedź, czy nie. No tak, bo teraz 3 minuty, chcę to uznać za podpowiedź. Widzę. Okej, okay, widzisz mój nick i jesteś powyżej parteru, no to... Kurde, bele, ty masz jeszcze... No ale to wiesz, gdziekolwiek bym nie był, pewnie bym widział twój nick. Masz czerwony świąteczny skin, więc teraz jeszcze w dodatku wszystko się zlewa z tobą. Ej, no gdzieś tutaj musisz być, nie? No kurde, ej, ja już chyba obadałem całą willę, mam wrażenie, ale tak dosłownie, no praktycznie całą willę tutaj obadałem, a tutaj ciebie nigdzie, no chyba, że się przemieszasz, no to wtedy to ma jakiś sens, ale mówisz, że się nie przemieszasz, chyba, nie że... Nie przemieszczam się. Od początku się nie przemieszczasz? Nie, od początku nie, bo to, słuchaj, widać wtedy nikt jak się przemieszczasz, to jest, na takiej małej przestrzeni jak willa agenta, to jest beznadziejne. Ej, to w takim, to jest niemożliwe w takim razie, bo ja już wszędzie byłem. To jest giga możliwe, mogę ci dać kolejną podpowiedź, ale to będzie czwarta już. Za 15 sekund, ej, ale ja dosłownie wszędzie byłem. To jest niemożliwe, nie, to jest naprawdę niemożliwe. No chyba, że... Goście, bo ja sepotkę na niewidzialność łyknąłem. Ej, nie, serio, bez jaj. Dobra, daj mi kolejną podpowiedź, bo została minuta. Podpowiedź jest taka, że... stoję koło skrzynki. Okej, dobra. Nie mówiłbyś z tego, z taką, jakby z takim bezpieczeństwem, gdybym był obok ciebie, czyli to nie jest to piętro. Tutaj skrzynek nie... A, czekaj. Wiesz, o co chodzi? Widzę skrzynkę, jestem koło skrzynki. Okej, okay, widzisz skrzynkę. To jest duża podpowiedź moim zdaniem, bo po prostu wiesz o co chodzi. Dobra, ja ci nie będę mówił co masz robić. Ej, ostatnie 40 sekund mam. To jest chyba duża podpowiedź. Ej, to jest niemożliwe. Ja nie mam bladego pojęcia, gdzie ty w ogóle jesteś, nie? Tutaj przecież w kiblu już byłem. No kurde, dobra, w kiblu to... Ej, a ile ci zostało czasu? 30 sekund. No to ci dam na ostatnie, nie wiem, 15 sekund podpowiedź. Dobra, ty jesteś obok skrzyn... Albo dobra, już ci powiem, wszedłem tutaj po drabince. Tu jest jakaś drabinka w ogóle w tej willi? Wszedłem po drabince i to nie jedna jest drabinka. Co? Czekaj. To dobra, gościu, widzę twój nick, już mnie nie znajdziesz, jesteś za daleko. Dobra, ej, czas minął w tym momencie. Gdzie ty byłeś w ogóle? Słuchaj, zobacz, teraz możesz mój nick widzieć. No nie, ej, ale dobra, to zostań tam. Ja muszę zobaczyć, gdzie to jest. Nie! Nie gadaj, ja to sam budowałem! No chłopie, to... zapraszam tu na górę do Maciocha Mikołaja. Nie wierzę, moi drodzy, subskrybujcie kanał, kończcie dzwoneczkiem i wpadnijcie na sklep www.abraety. Pierwszy link w opisie. Ostatnie sztuki świątecznej kolekcji Abratim jeszcze zostały i są zdjęcia z autografem gratis, gdzie każdy widz to dostaje, dopóki się autografy nie skończą. I oczywiście z wiadomością ode mnie. Pierwszy link w opisie, a ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i pu!